Jak co roku górnicy kopalni Choim Ignace w rybnickim Niewiadomiu świętowali na Gwarkach. Kopalnia wprawdzie od dawna już nie istnieje, ale tradycja spotkań pozostała. Jak zwykle zebrani świetnie się bawili, przy okazji kultywując takie tradycje górnicze jak skok przez skórę czy zamykanie w dybach. Na wiesiadę zawitał też skarbnik, słowem zabawa była przednia. Zresztą przekonajcie się Państwo sami. W tym roku górnicy kopalni Choim Ignacy nie świętowali w starej kotłowni na terenie kopalni jak zwykle. Tym razem przenieśli się w gościnne mury Domu Kultury w Niewiadomiu, niejako z przymusu, gdyż stracili dach nad głową. Zdarzyła się rzecz, powiedzmy, związana z naturą, czyli 6 sierpnia ubiegłego roku dach został zerwany przez wichurę. No i po prostu wszystkie sprawy, które tam były związane z nami, zostały niejako zakończone i trzeba było przenieść się w gościnne mury Domu Kultury Niewiadom. Zmiana siedziby wcale nie miała jednak wpływu na same Gwarki. Te tradycyjnie rozpoczęły się od odśpiewania wspólnego hymnu górniczego, a następnie do braci Gwarkowej przyjęto nowych członków skokiem przez skórę. Przyjmujecie szlachetny stan Gwarka Choim Gruby. Wszystkich biesiadników podzielono na dwie części, ławę lewą i prawą z ich szefami na czele. U szczytu sali zasiadło zaś jak zwykle zacne i nieomylne prezydium, któremu to Gwarkowie składali uroczystą przysięgę. Przyrzekam nie pić żadnego napoju lub piwa. Przyrzekam bawić się wesoło i z humorem godnym Gwarka. Przyrzekam nie obrażać się nigdy mimo żartów sprośnych, dosadnych, prawdziwych czy zmyślonych. Prezydium w sprawiedliwym konkursie w piciu piwa wyłoniło króla biesiady gwarkowej. No jest to w pewnym sensie jakaś tradycja, no i trzeba to kontynuować. Wśród bawiących się wesoło górników nie brakowało tych, którzy fedrowali w nieistniejącej już kopalni Ignacy. Ci ze wzruszeniem wspominali czasy swojej pracy. Ja tu przepracował 25 lat i ciężko, bo dużo w przodku, nie? Tu pracowały całe rodziny. Mogę osobiście powiedzieć, że ja jako dozór miał w pracy dziadka, ojca i wnuka. I to świadczy o tradycjach. I podczas biesiady wyraźnie było widoczne, jak pieczołowicie byli pracownicy Ignacego te tradycje górnicze kultywują. Stąd dyby, w które zamykano nieposłusznych biesiadników albo obecnej skarbnika, który w tym roku z rozmachem wjechał na kole, czyli na rowerze.